W najnowszym numerze zastanawiamy się, co stało się z Nelly Furtado. Jak czuje się teraz, kiedy zrobiła hollywoodzką karierę, zmieniono jej wizerunek i tak naprawdę wylądowała na listach przebojów rozgłośni grających w Pulpę. Jak usankcjonował się skład, a także nazwa najsłynniejszego zespołu wszechczasów, czyli The Beatles. Nasza główna recenzja to Portishead. Ci, którzy oczekują starego Portishead, mogą się rozczarować, ale płyta jest absolutnie rewelacyjna. Przeczytajcie Nową Machinę. Polecam.